Witam w prezentacji i montażu 18 numeru DeLoreana z powrotu do przyszłości od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy ścianę tylną silnika, ścianę boczną prawą i lewą, filtr paliwa, filtr oleju, lewy i prawy kolektor wydechowy i śrubki.
tym numerze do silnika zostały przykręcone dwie ścianki boczne kolektorami wydechowymi, filtrem paliwa oleju i ścianka tylna. Po montażu części z 18 numerów mamy zmontowane tylną część ze zderzakiem, światłami i tablicą, lewy przedni błotnik, ramę nośną z przednim i tylnym zawieszeniem, czterema kołami, łoże silnika, dolną i przednią płytę, drążek skrętny i kierowniczy, dwa przeguby, skrzynię biegów z częścią silnika i Mr. Fusion. Numer 18. Na drugiej i trzeciej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie tyłu modelu, informacje od wydawcy, zdjęcie przodu modelu i spis części. Mamy instrukcję montażu filtrów, kolektorów, ściany bocznej i silnika. Pokazany silnik po montażu i zdjęcie modelu. Kolejny tydzień na planie. Filmowanie. Ekipa filmowa trafiła do szkoły, Marty ma dziewczynę, a gościnnie pojawia się Harry Lewis, Marty i Hue. Mamy zdjęcie Michelle G. Foxa i Hue Lewisa, markę Cambridge Park tuż przed konkursem młodych kapel Battle of the Bands. Ulubionym zespołem głównej postaci były z pewnością Hue Lewis and the News, Robert Zemkis, Stodoła Pitboyego, Inwazja z Plutona. Przybycie Martiego w 1955 roku wywołuje panikę na firmie. To mutant przybrał ludzką postać. Zastrzel go. Sherman Peabody, Twin Pins. Mamy zdjęcie i informację, że swoim pojawieniem się Marty nie na żarty przeraża Peabody. Komiks młodego Shermana podpowiada, że intruz jest istotą pozaziemską. Ciekawostki. Gotowa scenerii. Sceny na farmie Peabody zostały nakręcone na ranchu Golden Oak, Nepal w Kalifornii, należącym do firmy Walt Disney. Było ono wielokrotnie wykorzystywane jako sceneria do filmów, zresztą nie tylko Disneya, ale i innych, takich jak Roots, Mad Men czy Lady House on the Pyre. Dociekliwi fani odkryli z przykrością, że stodoła i dom Peabody popadły w zapomnienie jako sceneria filmowa i ostatecznie zostały zburzone w połowie lat 90. Mamy informację, co w następnym numerze, czyli silnik. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji. Osoby posiadające prenumeratę z siódmą przesyłką zawierającą od 15 do 18 numeru otrzymały pierwszy segregator.